Z tej strony ja i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jest na tym razem odcinek Stypania do graczy, więc mam nadzieję, że docenicie moją pracę. Zostawcie tej suba, łapkę w górę i dzwona. Czasami może pojawić się zła scena nagrywania, ponieważ zapomniałem przyłączyć ją w OBS-ie i to może być po prostu scena od live'a, ale mam nadzieję, że wam to nie będzie przeszkadzało. Także teraz wyświetlają się trzy osoby, które ostatni film mój skomentowały. Jeśli wy chcecie się wyświetlić w następnym filmie, to również skomentujcie mój film. Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. Ja wam nie przedłużam i zapraszam do oglądania tego odcinka. Pozdro, miłego oglądania, elo! Chce zakupić Minecraft Premium? To wbij na stronę tanimeinecraft.pl. Przy zakupie pamiętaj o wybraniu kodu zombiaczek. Polecam. Dobra, także ja tepam sobie tutaj już elegancko do pierwszej osoby. Odłożę sobie jeszcze premium kieśki i napiszmy oczywiście na czacie, do kogo mogę tepnąć na klepę. Zobaczymy, czy jakaś osoba mnie tutaj w ogóle zaakceptuje. Jest drugi tydzień edycji na Dragonie, jest 400 osób, więc edycja jest naprawdę mega kozacka. Jest na pewno lepsza niż tamta. Tutaj gra Dżoniku Straż Miejska pisze, że mam tepać do niego. Ale jak tepnę tego Kocur XD? Dobra, tepnijmy tego gracza Kocur XD, bo raczej osoby, które mają tam 2200 rankingu, to raczej na 100% mnie tepną w nogi, więc nie chcę po prostu ryzykować. Kupmy sobie od razu Strange, ale czy ten gość mnie w ogóle zaakceptuje? Halo, halo. Panie Kocur, pan mnie zaakceptuje. Nie, dobra, ten mnie nie akceptuje. No dobra, to mamy tego. O, zaakceptował mnie jednak dość. Dobra, szybko mnie zaakceptował i szybko schowek. Dobra, dobierzmy sobie. Dobra, gdzie ja będę? Jestem na jakieś bicie. Wow. Dobra, to jest na jakieś wbicie. Dwóch typa tu jest. Jeden jest bez gildii. Jeden jest bez gildii. Nie wiem, czy to jest właśnie gdzieś na terenie gildii. To tak tu mnie tepnęli, czy bez gildii, kurde. Kostur XD, ale oni w ogóle, kurde, na makro by dwoje cisną, więc mają dosyć niezłe hity, bo coś czuję po plecach, jak ten gość ma makro podkręcone. No ładnie, no ładnie. Tutaj gościu widzę, ma makro podkręcone. Dobra, lecimy sobie z tym Kocurem. Wiecie co? Chyba sfokusował się tego Kocura, bo coś mi się wydaje, że ten magik to będzie chyba dość ogarnięty, mi się tak wydaje. Tak przynajmniej stwierdzam, bo gościu tam mi chwilową jakąś strefę wywalił. Ogólnie nie wziąłem sobie, kurczę, z tego co widzę, trzeciego seta na zmianę. Mam tylko dwa sety na zmianę, więc muszę liczyć, że po prostu komuś z nich padnie set. Dobra, może temu Kocurowi padnie set. Ja widzę, on mi chce tu rzucić jakąś potkę, ale oby ta potka go zmyliła i zaraz mu pada jakaś bania. Dobra, nie rzucił mi tej potki, zaraz powinien mu paść set. Dalej, Kocur. Kiedy ci set padnie, mordo? Dobra, gościu zmienia seta, więc trochę przypał, więc teraz fokusujemy tego magika. Tego magika w ogóle nie fokusowałem. Więc może jakiego bym fokusował, to by tutaj zginął sobie. Gościu, magik, dobra, magik nie zginął. On zjadł sobie koksa, magik. Wiecie co, ja sobie zjem refila, dobra, ja zjem refila. Okej, zjem sobie refila i mam pomysł, teraz idę. Dobra, patrzcie, rzucę tutaj perełki do góry. Zmienię sobie seta do góry i oni teraz będą za mną chcieli perełkować. Okej, dobra, patrzcie, oni tu będą chcieli za mną zaraz perełkować. Ja sobie tutaj zeskoczę. Gość jest zbugowany i patrzcie, i go zabiję tutaj sobie, cyk. Gościa sobie tutaj zabije, bo on nie ma stręża. Dobra, gościu nie ma stręża, więc go tutaj zabijemy sobie. Patrzcie, typek jest zbugowany w ogóle w klocku, może by się uda go jakoś zabić. Dobra, nie udało mi się go zabić, ale jest koksa i mam teraz nad nim przewagę. Patrzcie, to było taktyczne, wszystko zrobiłem, teraz ten Kocur jest bez koksa i on liże. Kocur musi polizać koksa. Nie polizał Kocur koksa? Jak to możliwe, że Kocur nie polizał koksa? W ogóle mam Slownessa na sobie. Kurde, mam na sobie Slownessa. No i widzę, że tak, nic mi to niestety nie dało, że tego... A ten magik też nie polizał, cholera jasna, oni w ogóle tu nie chcą lizać, co za typy. No liście gnoje małe z Minecrafta, no. Magik, lisz, frajerze. O, to może ten policz, ten Kocur. Nie, moja taktyka poszła na nic, no bo nic mi to nie dało. Chyba, że... Nie, no nic mi w sumie ta taktyka nie dała. Teraz jem koksa, nie wiem, czy oni mają jeszcze koksa. Tylko ten, wiecie, to ten Slownes mi strasznie przeszkadza. Naprawdę przeszkadza mi właśnie strasznie ten Slownes, który mnie bardzo, ale to naprawdę bardzo irytuje. Czekajcie, po co ja zmieniłem sobie to? Muszę dać sobie te itemki. Dobra, czy ten Kocur uciekł? Tak, ten Kocur uciekł, patrzcie, ten Kocur uciekł. I został tylko ten magik. I został tylko ten magik, ten Kocur uciekł w ogóle. Zabiję tego. Dobra, zabiję tego Kocura. I wiecie co? Może mi się udałoby jakoś tego typa dogonić. Tylko potrzebuję tak, to potrzebuję. I potrzebuję jump boosta. Potrzebuję to i potrzebuję jump boosta. Dobra, czekajcie, muszę jakoś rozkopać to tak. No kurde, czy ja tu wskoczę? Ty, może mi się udało dogonić tego typa. Ta, udało mi się dogonić tego typa. Dobra, dostał do nich hita. Mam się nadzieję, że nie dobrał się ten Kocur. Czy ten Kocur się dobrał? Nie, nie dobrał się. Dobra, gościu liże koksa. Musi polizać, nie ma innej opcji. Gościu, giniesz. Padał ktoś. Dobra, piękna akcja, widzowie. Piękna akcja, dwóch typa, widzicie? I tak moja taktyka zadziałała, to, że wyperowałem po prostu do góry, bo wtedy stworzyłem jakby nad nimi przewagę w regeneczce, więc elegancko. Bardzo ładny kilek i mi się to wszystko elegancko i podobało. Oddam. Dobra, tutaj ten magik do mnie pisze, czy oddam itemy, więc oddam itemy na luzaku, także czekajcie, tepniemy go tutaj po prostu. Oni piszą, że jestem moim fanem. No dobra, super. Także co? Widzimy się zaraz przy następnym paniu. Pozdro. W takim razie ja tepam sobie tutaj już do następnej osoby. O, tutaj John mnie pyta mnie, czy mam live'a. Tepam do następnej osoby, napiszmy sobie oczywiście standardowo na czasie, do kogo mogę tepnąć na klepę. Zobaczymy, czy jakieś osoby tutaj piszą do mnie. Czekajcie, napiszemy tutaj wieczorem. Wieczorem będzie się live. Jak coś to nagrywam, to w czwartek, gdzie jest czwartek, godzina aktualnie 11:39.
Czy ktoś napisał, że do mnie? Chyba nikt nie napisał, że do mnie, kurczę, czekajcie. Nikt nie napisał, że do mnie, czekajcie, napisałem jeszcze raz. Do kogo mogę tepnąć na klepę? Dalej, dalej, czy mogę tego do kogoś tepnąć na klepę? Do mnie, okej, okay. X, X, X szarek, dobra, typa A. X, X czarek, dobra, tepnijmy do grasowniku X czarek, zobaczymy czy ogziemy tutaj tepnie. Wiecie co, wezmę sobie od razu te antynogi gdzieś tutaj na pasek, gdybym, albo nie, w sumie nie, będę ich na razie, nie będę ich po prostu na razie tutaj brał. Ale kupmy sobie oczywiście speeda strędzika przed tepnięciem, dobra, X czarek mnie zaakceptował. Także schowek, czy do... dobra, zdążyłem się dobrać i gdzie ja jestem? Aha, jestem jakiś, patrzcie to, jestem w jakiejś w ogóle beczce, co jest grane? Gdzie mi tutaj w ogóle ten X szarek tepnął? Na swój kuboid mnie tepnął gościu, także spoko. W ogóle chciałbym wrzucić do jakiejś beczki. Chyba, nie wiem co to była za beczka. Wiecie co, spróbuję go wrzucić do jego beczki, bym tam wskoczył do niego, patrzcie. I tu, i cyk, i do niego tutaj po prostu skoczy tego X szarka. Patrzcie, będziemy się klepali w jego beczce. Mam nadzieję, że on tu nie ma żadnego wyjścia. Nie, on nie ma tutaj żadnego wyjścia, także jest mega w porządku. Nie ma jak mi ten po prostu czarek tutaj stąd uciec. Dobra, widzę, że on nie jest jakiś mega, mega mocny, bo tu ode mnie strefy dostaje, chociaż ja od niego w sumie też dostaję strefy. Dobra, pani X szarku. O kurde, tam ktoś w środku otwiera jakieś skrzynki, więc jest ich dwóch online. Na serwerze nie wróży to zbyt dobrze, jak dla mnie, skoro ich będzie tutaj dużo. Dobra, padał uwania. Padał mu set, ale niestety nie zginął. Kurde, gdybym ten set padł. Jak nie miał regenki, to by było zajebiście, a tak to widzicie. No nic to nie dało, bo zdążył szybko banie założyć. Zdążył szybko banie założyć, kurde. Nie mogę dzisiaj się w ogóle wyjęzyczyć, nic powiedzieć, bo nie wiem, po prostu mam jakiś słaby dzień w mówieniu. Kurde, gościu. Dobrze, że ten jego kolega tu w ogóle nie przyjdzie mu pomóc. To jest mega, mega w porządku. Nie, 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 tylko żebym nie polizał. Dobra, nie polizałem, pięknie. Dobra, jest to w ogóle moje drugie tepnięcie, więc kurde, fajnie było, gdyby to od razu były tak 3 kile. Przy tamtym tepnięcie 2 kile, tutaj 3 kile. Dobra, cyk, 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 cyk. Dobra, dawaj gościu. No, set move. Dobra, gościu zmienia set, więc ja też szybko zmienię sobie set elegancko. Czekajcie, cyk. Cyk, cyk, dobra. Okej. Okay. Dawaj gościu, giniesz. O, polisz tego koksa. Karakanie, mały. Idź gościu koksa. Wiecie co, zjem sobie refila. Dobra, tak patrzę, czy nie idzie ten jego kolega. Zjem sobie refila, żeby mieć chwilę przewagi nad nim w regence. Dobra, zjemy sobie jeszcze jednego refila i teraz sobie zjem po prostu dopiero koksa. Teraz zjem sobie koksa, myślę, że zyskałem... Aha. Zyskałem to, że tu jego kolega przyszedł, no to ładnie. Dobra, muszę sfokusować tego ich szarka. Dobra, on, dobra, nie wyparował stąd. Dobra, zbugował się, widzę, no to jest najgorsze. Nie, dobra, nie wyparował stąd, dobra, pięknie, muszę chociaż tego ich szarka tutaj zabić. Dobra, muszę tego ich szarka chociaż tutaj zabić, żeby nie było, że wyjdę w ogóle stąd bez jakiegokolwiek killa. A patrzcie to. Dobra, spadł tu do mnie. Czekajcie, muszę tego ich szarka zabić, nie ma innej opcji. No już skończyła mu się regenka, no i patrzcie na jumpuście, gość napierdziela. Mi pada set. No i zdedałem, no i widzicie, taka była klepa, tego ich szarka kompletnie zniszczyłem, no ale widzicie, niestety jakiś typ przyszedł i mnie po prostu dobił, także no, nie polecam tej gildii. Nie, w sumie to całkiem normalne, bo też bym w sumie koledze przyszedł pomóc, no ale trochę lipa, bo nie udało mi się tego ich szarka zabić. Dobra, to zaraz będę typał do trzeciej osoby, no i tyle, także pozdro. Do kogo, czekajcie, myśmy standardowo na czacie, do kogo mogę tepnąć na klepę, zobaczymy, czy ktoś mnie tu w ogóle zaakceptuje, czy raczej nikt mnie nie zaakceptuje. Halo, halo, do mnie, okej, okay. Hypers, jak on ma? Hypers. Hypers, Hypers Haniszek, dobra, zobaczymy, czy mnie ten Hypers Haniszek zaakceptuje. Mam nadzieję, że tak. Halo, halo, czy mnie Hypers Haniszek zaakceptuje? Mordeczko, zaakceptuj mnie. Ej, no pisze, że do mnie mnie nie akceptuje. Nigdy tego po prostu, o, dobra. Czasami nie rozumiem tego, że ludzie piszą do mnie, a potem nawet nie akceptują. I właśnie, widzowie, zwaliłem sobie wszystko, bo typnak ma ode mnie koksa więcej, bo nie dobrałem się. Ale dobra, o, tepną mnie na wyrównaną klepę, także całkiem spoko. Przyjemna sprawa. Tylko ma te efekt od swagera. Zobaczcie to. Ten ma efekt od swagera i nic nie widać z niego. To jest. O. Zobaczcie to. Typek ma efekty ze swagera i nic nie widać. To co ten typek robi. Praktycznie w ogóle go nie widać. Same te efekty widać. Polisa! Tak jest! Widzicie widzowie? To jest piękna akcja, to jest widzowie piękna akcja. Tak się powinno widzowie robić. Tak jest elegancko, Steve'owy gracz, noobski gracz, polizał koksika, piękna sprawa, easy killek i tak to się robi widzowie. Także piękna akcja, o, czekajcie, bo w drzewo wszedłem. Dobra widzowie, także ja sobie tepam już tutaj na dragonie do ostatniej osoby w tym odcinku. Napiszmy sobie standardowo na czacie, do kogo mogę tepnąć na klepę. Zobaczymy, czy mnie ktoś w ogóle tutaj zaakceptuje, czy nie. Przed chwilą tutaj tepnąłem do gościa, który stał sobie tam na skybase, ale niestety mnie zrzucił. Także trochę lipna sprawa, ale właśnie ten majonezuwa do mnie spamił, czy mnie tam tepnie. Tepnął mnie tam po prostu do góry i mnie zrzucił. Do mnie, tutaj jakiś gościowniku Housemeister, dobra, tepamy tego Housemeistera, zobaczymy, czy mnie goście zaakceptuje, fajna sprawa, od razu mnie zaakceptował, to może być podejrzana sprawa, że tak powiem, jeśli mnie tak szybko zaakceptował. Wagdzie, będę, dobra, jestem w jakimś, kurcze, w jakichś nogach i zdałem w sumie.
Co to było? Ja to pomyślę chyba do ostatniej osoby, przed chwilą tepałem do dwóch osób, niestety te klepy nie były zbyt ciekawe, więc napiszmy sobie, do kogo mogę tepnąć na klepę. Zobaczymy, czy mnie ktoś tutaj zaakceptuje. W końcu chciałbym do kogoś tepnąć, przed chwilą tepnę do typa, który miał 2500 rankingu i, że tak powiem, uciekł dosłownie w sekundę. Dobra, tutaj podłoga kucyr pisze do mnie, a ja tepnę tego podłoga misiek. Tepnijmy tego gracza podłoga misiek. Ogólnie w moim pokoju jest jakieś, znacie, 30 parę stopni. Powiem wam, że ten odcinek się naprawdę mega... Ale to mega ciężko nagrywa, więc mam nadzieję, że to wszystko docenicie łapką w górę oraz subskrypcją wraz z dzwoneczkiem. Dobra, ja jestem. Okej, jestem gdzieś na jakichś losowych kordach. I ten typek rzucił jakąś potkę. Dobra, ten typek rzucił potkę na stręża. Chyba on będzie się chciał ze mną klepać do końca, to jest pytanie. Czy on będzie się chciał ze mną klepać do końca, czy się nie będzie klepał ze mną? O kurde, typ, powiem wam, że typek jest nawet dobry, bo mi tutaj niezłe hity stawia. Ma dobre makro, że tak powiem. No, znaczy, no na pewno ma dobre makro. Ja mam ustawione 9 CPS w tencie na maksze. Typek ma chyba z 15, bo tego hity są dosyć mocne. Dobra, gościu, czy tutaj... Pytanie, czy on zjadł koksa przede mną, czy... Dobra, tak, będzie jadł koksa przede mną. Okej, mam nad nim przewagę jakieś... No, dwie sekundy w koksie. On rzucił sobie kolejnego strężyka. Dobra, ja mam na sobie stręża 2 sety na zmianę. Padał mu bania, patrz jak mu szybko padał bania. Może nie ogarnie? Ach, ogarnął niestety. Niestety gość ogarnął. Słyszał tutaj, że mu padał bania. Dobra, słyszał gościu, że padał bania, ale padły mu już kolejne rzeczy. Kurde, typowi bardzo szybko padł set, więc możemy jakieś zużyte sety tutaj w ekwipunku. Dobra, czekajcie, cyk, dobra, okej, lecimy sobie z typeczkiem. Zostało mu jeszcze 5 sekund regeneczki. Dobra, 5 sekund regenki mu zostało, więc może typek polizł jakimś cudem. Wątpię w to, że polizał, ale może się uda, że polizał? No nie polizał niestety, ciekawie jestem na ilu zjadł, na ilu HP zjadł to. Dobra, pouciekamy chwilę, dobra, teraz sobie zjemy i mam znowu nad nim przewagę jakieś 2-3 sekundy w regence. Halo, halo, panie podłoga miśku, na graczu na Blazing Paku. Dobra, gościu, ach, mnie strefuje, dobry jest ten typek, no nie ma co, dobry jest ten gościu. Nie można mu tego, wiecie, tutaj powiedzieć. Chociaż może ten typek nie jest aż tak dobry, po prostu ja jestem taki słaby. Tak może też być, że jestem po prostu taki słaby, a ten typek nie jest taki dobry. O, dawaj gościu, klepa, kurde, masna, dobra, padam u bania i zaraz powinienem upaść. Koks, no i pięknie, gościu, zabity podłoga misiek. Także widzowie, to będzie ostatnie tepanie w tym odcinku. Mam nadzieję, że doceniliście łapkę w górę. Mam nadzieję, że docenicie ten filmik łapką w górę, subskrypcją wraz z dzwoneczkiem. No i co, życzę wszystkim miłego dnia i dzięki. Po prostu misiek jestem ekscytowany do Night, ale mu napiszę, że nie, dziękuję. Napiszę tutaj do miśka, że mam tutaj dużo itemków, więc nie potrzebuję tutaj od miśka żadnego do Night'a. Także co, widzowie, dzięki za oglądanie tego odcinka, jeszcze raz trzymajcie się i elo, pozdro!